Dzisiejszy temat Ewangelii to świadectwo. Wiemy wszyscy o tym, że za składanie fałszywych zeznań w sądzie, kiedy się jest świadkiem, można dostać jeszcze surowszą karę od tego, w którego obronie stajemy jako świadkowie lub przeciwko komu zeznajemy. My mamy być świadkami zmartwychwstałego. I pojawia się pytanie, czy rzeczywiście mogę być świadkiem zmartwychwstałego? Bo przecież nie widziałem zmartwychwstałego tak naprawdę, tak twarzą w twarz. A już tym bardziej, jak ktoś mówi, bądź świadkiem zmartwychwstania. No to przecież ja nie widziałem zmartwychwstania. Nikt nie widział zmartwychwstania. Jak być zatem świadkiem zmartwychwstałego, świadkiem zmartwychwstania? No tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Chrystus, który jest we mnie, zmartwychwstanie. Czyli mówiąc wprost, jeśli ja zmartwychwstanę, jeśli we mnie dokona się zmartwychwstanie, wtedy mogę być prawdomównym, wiarygodnym świadkiem. I ze śmierci do życia muszę przejść ja, nie tylko Chrystus. Chrystus już pokonał śmierć, Chrystus już jest zmartwychwstały. Teraz pytanie, czy przeżyję te święta właśnie w taki sposób, że z beznadziei przejdę do nadziei, że z ciemności przejdę do życia, z ciemności do światła. Czy to przejście się dokona, czy przejdę razem z Jezusem? Myślę, że tym bardziej w sytuacji, w której jesteśmy aktualnie, to są ważne pytania i zadaje nam dzisiaj Jezus w Ewangelii, pytając, czy chcemy być, czy jesteśmy Jego autentycznymi świadkami.